Witam serdecznie. Koniec kwietnia, 30 dzień kwietnia 2020 roku. Dwie osoby poddane kwarantannie. W Sieradzu nie zanotowano żadnego przypadku koronawirusa. Na dzień dzisiejszy to kolejny raz dobre informacje. Dziś chciałem z Państwem podzielić się dwoma wiadomościami. Pierwsza to dotycząca nalotów wykonanych w Sieradzu, cokolwiek to znaczy. Były to naloty bardzo dla nas bezpieczne, podyktowane tym, że chcieliśmy zrobić ewidencję tego, co w Sieradzu wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Naloty i zdjęcia, które były wykonywane przez samolot, który nad Sieradzem w ubiegłym tygodniu pojawił się, powodują, że mamy, czy będziemy mieli we wrześniu bardzo dokładną mapę, tak zwaną kośną naszego miasta. Będziemy mogli zobaczyć swoje nieruchomości, będziemy mogli ocenić, co się zmieniło, ale również będziemy wykorzystywać to do celów technicznych związanych z oceną stanu budynków, z oceną chociażby nasłonecznienia, czy będziemy wykorzystywać to w przypadku na przykład osób, które chciałyby skorzystać z urządzeń fotowoltaicznych na swoich nieruchomościach. To dobra wiadomość porządkująca w obszarze urbanistyki nasze miasto, ewidencjonująca to, co się wydarzyło przez ostatnich kilkadziesiąt lat. I rzecz, którą dziś chciałbym poruszyć, bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców Sieradza, a w szczególny sposób dla tych, którzy są najmłodszymi obywatelami naszego miasta. Zgodnie z decyzją pana premiera od dnia 6 maja samorządy będą mogły podejmować indywidualnie decyzje dotyczące powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli. To kolejna dobra informacja, którą przekazuje rząd, a za pośrednictwem mediów społecznościowych chciałbym się z Państwem podzielić. Wracamy do normalności. Ale to jest również obostrzone pewnymi kryteriami, pewnymi obowiązkami, które na nas ciążą i będą spoczywały na nas tak, aby ci najmłodsi mieszkańcy Sieradza w sposób bezpieczny mogli uczestniczyć w zajęciach. I tutaj już z pewnością duża grupa mieszkańców, rodziców tych najmłodszych Sieradzan dostała informacje od dyrektorów placówek, do których dzieci uczęszczały, o złożeniu takiej deklaracji. Czy Państwo chcecie, aby Wasze dzieci wróciły do przedszkola? Czy składacie taką deklarację, że macie taką potrzebę? Tutaj gorący apel do wszystkich tych, którzy w ostatnim czasie kilku miesięcy musieli zapewnić opiekę swoich milusińskich. Absolutnie priorytetem są osoby, które zajmują się dziś ochroną zdrowia i życia nas się razem, a nie mają możliwości zapewnienia opieki wszystkich tych, którzy pracują w sklepach, szczególnie w tych sklepach spożywczych, które zaopatrują nas w pokarmy. Są grupy zawodowe, które mają strategiczne znaczenie dla nas wszystkich i jeżeli nie macie Państwo możliwości opieki, zapewnienia opieki dzieci, jesteście odbiorcą tego luzowania obowiązków, które zaznaczył Pan Premier. Zapewniam Państwa, że we wszystkich działaniach, które będziemy podejmowali w związku z uruchomieniem pracy placówek przedszkolnych i żłobka, będziemy kierowali się dobrem najważniejszym, czyli zdrowiem naszych dzieci. Będziemy starali się zorganizować w ten sposób zajęcia, aby grupy były jak najmniej liczne w miarę możliwości, abyśmy zapewnili odpowiednie warunki sanitarne, higieniczne naszym milusińskim, aby proces wydawania posiłków czy zabawy dzieci, korzystania chociażby z urządzeń zewnętrznych, takich jak place zabaw, odbywał się w sposób bezpieczny, ale również zapewnimy wszystkie dostępne środki związane chociażby z dezynfekcją tych przestrzeni. Apeluję do Państwa na koniec o to, abyśmy z rozsądkiem i z ogromną odpowiedzialnością do tego podeszli, aby z tych usług,
które prawdopodobnie w przyszłym tygodniu uruchomimy, aby skorzystali przede wszystkim ci, którzy, tak jak powiedziałem, dbają o nasze zdrowie, życie, o bezpośrednie potrzeby, które są związane z naszym życiem w tym trudnym czasie epidemii, ale również apeluję o to, abyście Państwo pochopnie takich decyzji nie podejmowali. A my zrobimy wszystko, powtarzam to jeszcze raz, aby nasi najmłodsi mieszkańcy miasta byli bezpieczni. Do zobaczenia po weekendzie majowym. Wszystkiego dobrego.